gadżety z przeszłości. Ścichły już pochukiwania odchodzącej zwolna nawałnicy. Potężna wichura jakby się przetoczyła. Hipolit wrócił do ulubionej zręcznościówki, przy której ślęczał od kilku godzin. Babcia włączyła jeden z najulubieńszych seriali. Nieoczekiwanie zgasło światło. Jak za czasów mojej młodości, szepnęła półgłosem. Młodości? Wrzasnął z nutką irytacji Hipek. Zwycięstwo było tuż, tuż. Nie zdążył jednak kliknąć save. Ty w ogóle byłaś młoda? I było naprawdę wdechowo, zachichotała. Też mieliśmy swój język, jak te wasze super, ekstra, cool. Przy pełgającym, chwiejnym płomyczku świecy babcia wyciągnęła oprawny w skórę album i przewracała przy żółkłe z lekka karty, szeleszcząc oddzielającymi je bibułkami. Kolorowa bananowa, gramofon bambino, stos winylowych longplayów, single czerwonych gitar, więc to chyba prywatka albo five. Taka młodzieżowa impra, rozrzewniła się. A cóż to znowu? Prychnął wnusio. Hobby nas wszystkich. Zbieractwo. Tu, na słomianej macie, kolekcja opakowań po zagranicznych papierosach. Tam, wieńczący meblościankę zbiór puszek po piwie. To jakby symbol zachodu i dobrobytu. Posmak Europy. Jakież to było eleganckie i światowe. Ot, takie gadżety z młodości.